Dobry wieczór Państwu. Jest środa, 14 października. Przed chwilą zakończyły się przesłuchania drugiej sesji, pierwszego dnia trzeciego etapu 17 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Rozpoczęła to popołudnie swoim występem pani Soo-yeon Kim z Korei, lat 21. Ta artystka, o której talencie wspomniałem przy okazji komentarzy w pierwszym i drugim etapie konkursu, mając lat 11 i 14, zwyciężała na konkursach chopinowskich w Azji. Dzisiaj z jej wykonań godne uwagi było ujęcie Nocturne C-moll op. 48 numer 1 i w jakimś stopniu Barcarolle Fis-dur op. 60. To były wykonania do zaakceptowania, natomiast problemem dla niej było wykonanie sonaty H-moll op. 58 oraz mazurków z op. 24. Proszę Państwa, przypomina mi się taka sugestia Giulio Caciniego, wielkiego kompozytora, który swoją twórczością wokalną otwierał wielki rozdział na początku XVII wieku w historii muzyki baroku i wydając taki swój zbiór, Nuove Musiche, napisał, że te utwory wymagają wykonania tak doskonałego, jak one same są doskonałe, gdyż niedoskonałość im nie przystoi. To samo można powiedzieć o dziełach Fryderyka Chopina, a już w szczególności o tym arcydzieł, jakim jest owa sonata H-moll, powiedziałem przed południem, wieńcząca całą twórczość Fryderyka Chopina, będąca takim opus magnum, w którym skoncentrowała się właściwie cała muzyka Fryderyka Chopina w tym jednym arcydziele. No więc słuchając takiego arcydzieła, ja nie chcę konstatować, jakie to trudne. Chciałbym móc powiedzieć, jakie to wstrząsające, jakie to cudowne i chciałbym, aby trudność była wyłącznie prywatną tajemnicą pianisty, z którą wcześniej zmagał się i którą przezwyciężył. Tyle o występie pani Soo-yeon Kim z Korei. Trzeci wykonawca, który reprezentował ten kraj w dzisiejszym dniu przesłuchań. Po niej pojawiła się na estradzie pani Dinara KLINTON, Ukrainka, lat 26. No i był to występ bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o poziom interpretacji, poziom artystycznych kreacji, nazwijmy to tak. Proszę Państwa, mazurki. No mazurki są największym, jak widać z perspektywy dzisiejszych występów, największym problemem dla uczestników konkursu. One zawsze są problemem, a wynika to z faktu, który tak celnie ujął wspomniany wcześniej Vincent Grund Adorno, że utwór muzyczny nie jest, przepraszam, utwór muzyczny nie jest tożsamy z jego zapisem. To znaczy nie można się ograniczyć do wykonywania tego schematu, w gruncie rzeczy prostego, metrorytmicznego, jaki wpisany został w mazurki. Tam jest o wiele więcej. Tam jest po prostu ta synteza trzech polskich tańców, Mazura, Obertasa i Kujawiaka, oczywiście przeniesionych na wyżyny niezwykle wyrafinowanej sztuki Fryderyka Chopina. I tutaj nawet fantazjowanie w zakresie tempo rubato niewiele da. Kreowanie nastroju, klimatu poetyckiego też nie wystarcza. Trzeba zrealizować tą niezwykle subtelną tkaninę rytmiczną czy metryczną, której te mazurki w każdym dosłownie takcie się domagają. Przemówił w wykonaniu pani Dinary KLINTON może najbardziej przekonująco ostatni
Mazurek z opusu 30, Mazurek cis-moll, artykulacja, ładny dźwięk. Widać, że stara się tę mowę Mazurka jakoś zrozumieć. Sonata, sonata bemol. W tych pierwszych dwóch częściach, oczywiście po zamarkowaniu tej wstrząsającej, dramatycznej, tragicznej treści w czterotaktowym grawe, a więc pełniącym funkcję egzordium, otwarcia, zapowiedzi czegoś wielkiego, niezwykłego, starała się uzyskać taką atmosferę dzikości, jakby rodem z malarstwa Goi. Natomiast bardzo poruszył mnie marsz żałobny, marsz funèbre. Wspomniałem przed południem, że właściwie ten marsz jest punktem wyjścia owej sonaty. On powstał na początku i te trzy pozostałe części, tak wspaniałe, wstrząsające, zostały dołączone, ale właściwie wokół niego powstawały. Rzecz znamienna, że na części rękopisu owego marsza Chopin uwidocznił datę 28 listopada 1837, 28 listopada, a więc wigilia rocznicy powstania listopadowego. I ta sonata jest właśnie opowieścią o tragizmie jego ojczyzny. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien zabieg artystyczny, absolutnie przemawiający do mnie. Mianowicie ten marsz jest taką trójczęściową formą, mianowicie część samego właśnie marsza, tego pogrążonego w ciemnych tonach, bardzo mrocznych. Następnie część środkowa w tonacji, marsz jest w tonacji bemol, a część środkowa w tonacji desdur, a więc to jest ta odpowiadająca tonacji bemol, tonacja durowa. No i znowu powrót do mrocznych tonów, taka symetryczna forma. Otóż często się zdarza, że ten quasi nocturn, ten zaśpiew piękny w części środkowej, pianiści grają troszeczkę w innym pulsie. Tymczasem pani Dinara Clinton grała tego marsza bardzo wolno, pulsując właśnie tymi ociężałymi wartościami ćwierćnutowymi, ale w takim samym pulsie, choć jest to zupełnie inna muzyka, grała tego quasi nocturnowego, to quasi nocturnowe canto w części środkowej. Dzięki temu zachowała absolutną integralność tej części. No i jest coś symbolicznego w tym śpiewie w tonacji desdur, że mianowicie nad tą mroczną doliną jednak otwiera się niebo. Jednak jest to głos z nieba. To był bardzo piękny zabieg artystyczny w tej części pani Dinary Clinton. Najlepszy, niewątpliwie najbardziej poruszający występ tej sesji popołudniowej to zawdzięczamy pani Aimi Kobayashi, młodziutka pianistka japońska, ta, którą przedstawiając Państwu wspomniałem o tej szczególnej konsekracji, wprowadzeniu jej w wielki świat muzyki koncertowej, występ w tak młodym wieku w tej najwspanialszej katedrze muzyki Japonii w Suntory Hall. Absolutnie pięknie grała w poprzednim etapie Nocturne, przepraszam, preludium cis-moll opus 65, bo to jest właśnie takie preludium nocturnowe. Przepiękny dźwięk, przepiękna barwa, bardzo pogłębiona ta mowa nie tylko muzyki, ale też i poezji. W jej wykonaniu usłyszeliśmy najpierw Rondo esdur, opus 16, czyli taki krótki powrót do tej atmosfery niedzieli, kiedy zabrzmiały właściwie wszystkie dzieła z okresu studiów Fryderyka Chopina w Konserwatorium Warszawskim. No i cóż, ujęcie piękne, pełne elegancji, wdzięku. Grała Mazurki opus 17. Wydaje się, że jest bardzo bliska tej
duszy Mazurka, gdy chodzi o ujęcie rytmiczne, a Mazurek Amol, czwarty z opusu 17, zagrała przepięknie, taki właśnie smętek, zaduma, no i to takie niedokończenie, urwanie melodii w pół, jakby zamyślenie się samego Fryderyka Chopina. Sonata bemol, tak przecież ogromnie trudna, już w samym wykonaniu tego czterotaktowego, wstrząsającego wstępu tego egzordium zapowiadało, że będziemy świadkiem wyjątkowej miary wydarzenia dźwiękowego, nie tylko ze względu na treść, ale także ze względu na ujęcie. Ja myślę, że problemem w sonacie, takiej sonacie, jak komponuje Fryderyk Chopin, czy to sonata bemol, czy to sonata hamol, jest relacja między dwoma tematami. Wspomnę o takiej szczególnej formie, w której wyrażał się w starożytności Platon. Prezentował nie gotowe myśli, ale w tych pamiętnych dialogach prezentował to, w jaki sposób rodzi się myśl, w jaki sposób ona rozkwita w przestrzeni dialogu. No więc w istocie sonata jest takim dialogiem dwóch wielkich wątków, zwanych tematami. Dialogiem. Można powiedzieć mocniej, jest zderzeniem tych dwóch wielkich wątków i z tego zderzenia wynika eksplozja zawartej w tych wątkach mocy. Tak ujęła pani Aimi Kobayashi pierwszą część sonaty bemol. Scherzo, bardzo pięknie zabrzmiała część środkowa w gezdur, a poza tym Chopin natychmiast przeskakuje jakby do innego klimatu, do innego świata dźwiękowego i ten przeskok, to przeniesienie pędu tego skerca szaleńczego do śpiewu i potem na chwilę znowu powrót do oszalałego pędu akordów, oktaw powtarzanych, prawda. Marsz zabrzmiał również bardzo wolno, przy czym grała dosłownie każdą nutę, każdy dźwięk sostenuto, a więc jeszcze powstrzymując, zatrzymując jakby czas w tym ciężkim kroku, no i niebiański śpiew z nieba w części desdur. Proszę Państwa, ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj usłyszeliśmy tylko pięciokrotnie sonaty Fryderyka Chopina, ponieważ dwoje artystów koreańskich wybitnych grało zamiast sonaty całe opus 28, czyli prezentując cykl preludiów jako sui generis, jedno wielkie dzieło, w którym rozgrywa się szereg konfliktów, kontrastów właśnie poezji, a także wspaniałej wirtuozerii, dramatu. Jest, no można tak na to patrzeć, jako na wielkie dzieło. No więc dwa razy zabrzmiała tylko sonata hamol, no a trzy razy sonata bemol i niewątpliwie, jeśli porównać wykonanie pani Galiny Czystiakowej i pani Dinary KLINTON, to Aimi Kobayashi tutaj trzeba przyznać palmę pierwszeństwa. Ja jeszcze wrócę do wykonania pani Dinary KLINTON jednego punktu jej programu, mianowicie stanowiło to pendant do występu w etapie drugim, kiedy artystka zaprezentowała pierwszą część, pierwszą połowę opusu 25, czyli sześć etiud. Nawiązała w ten sposób do tradycji pewnej, mianowicie 5 lat temu, jak również wspomniałem, grał na konkursie niezwykle utalentowany pianista litewski Lukas Geniuszas. I ten człowiek w wieku 20 lat zaprezentował cały opus 25, czyli jednym ciągiem wykonał 12 etiud Fryderyka Chopina, bardzo pięknie, bardzo pięknie. Więc ona w pierwszym etapie grała 6 etiud, przy czym w drugim etapie zagrała kolejne 6 i myślę, że gdyby grała je wcześniej przed sonatą, jeszcze nie mając zmęczonej ręki, wypadłyby te etiudy niewątpliwie lepiej, bo pamiętam, że pięknie grała
w drugim etapie i tę pierwszą etiudę harfową Asdur, i tę drugą w tonacji F-moll, i wyjątkowo dobrze czwartą w tonacji A-moll, pokazując właśnie urodę tych odbitych synkopą akordów prawej ręki. No i pięknie zagrała też etiudę gismol, tercjową. Dzisiaj nie wszystkie etiudy wypadły tak okazale, ponieważ na przykład no, etiuda amol, przedostatnia, oparta na temacie trąbki pocztyliona, no, ona była troszeczkę za głośna, za masywna, za twardym dźwiękiem grana. Jeżeli jest napisane forte czy con forza, to nie oznaczy, to nie znaczy głośno. Forte znaczy dosłownie z siłą, a siła może być wymiaru duchowego. Można tę moc uzyskać innymi środkami, w ostateczności tylko sięgać do tego czynnika, jakim jest dynamika. Można przecież cieniować barwą tę etiudę, co niektórzy pianiści wspaniale pokazali. Więc może troszkę gorzej, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć chapeau bas. Bo to znaczy, że te etiudy stanowią chleb powszedni tej pianistki. Że ona no, cały czas świadoma tego, że dorosła do wykonywania muzyki Fryderyka Chopina, że zgłębiła tajemnicę jego języka dźwiękowego i dociągnęła swoją potencję manualną, techniczną do tego języka dźwiękowego, także nawet jest w stanie grać te etiudy nie jako dowód dobrego ćwiczenia, ale też jako okazję do ukazania arcydzieła, do stworzenia poematu, do stworzenia wizji, prawda? Więc tak jest w stanie grać. No a grać te etiudy jedna za drugą na jednym koncercie jest to wyczyn, a grać te etiudy jedna za drugą na konkursie chopinowskim, gdzie przecież na pierwszym balkonie siedzą znakomici, genialni wykonawcy tych etiud, to już jest wyzwanie, no i to jest dowód dużej odwagi. Proszę Państwa, ja mówiłem przy okazji odniesienia się do występu pani Dinary Clinton w drugim etapie, że jeżeli ktoś nabył tych umiejętności technicznych czy artystycznych dzięki etiudom Chopina, to może się czuć tak, jak gdyby mu sam Fryderyk Chopin ustawiał rękę do gry. No dobrze, ale w istocie ci artyści, wszyscy, których tu słuchamy na tym konkursie, mogą powiedzieć, że oni w jakimś sensie są uczniami Fryderyka Chopina. Dlaczego? Otóż dlatego, że niezależnie od tego, czy pianista pracuje pod kierunkiem jednego mistrza, czy też kilku, z którymi spotyka się twarzą w twarz w sali konserwatorium, to jeszcze ma tego wspaniałego, zapośredniczonego mistrza z daleka, którego nie ma już wśród nas, ale który przecież przez sam fakt, że sięgam po jego scherzo, po jego balladę, po jego nokturn, kształtuje moją wyobraźnię, moją intuicję artystyczną, moje rozumienie sensu muzyki, no wszystko właściwie buduje we mnie i zmagając się z takim utworem, wnikając weń, przyswajając go sobie, staje się uczniem Fryderyka Chopina. Powiedziałem, że wszyscy tutaj są w jakimś stopniu uczniami Fryderyka Chopina, w różnym stopniu. Bo są tacy, którzy wszystkie wskazówki tego niezwykłego mistrza z daleka biorą do siebie i je realizują, a są tacy, którzy czytając jego tekst nutowy, nie potrafią usłyszeć głosu tego mistrza mistrzów i po prostu cały czas powinni się jeszcze wsłuchać we wskazówki profesora, szczególnego profesora. To wielki zaszczyt być uczniem Fryderyka Chopina, a potem stanąć na estradzie nie tylko konkursu, potem idąc przez życie, głosić jego muzykę, być jego posłańcem. Wielki zaszczyt, ale też i wielka odpowiedzialność. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze na zakończenie
Dzisiaj podsumowując ten dzień, to jest ważny dzień, 7 pianistów, 3 etap, to już jest prawie szczyt konkursu, powiedzieć jeszcze jedno słowo o panu Song Jin-cho. Otóż on grał, jak państwo pamiętacie, przed południem cały opus 28 i ja tam miałem kilka uwag odnośnie do pewnych subtelności retorycznych czy rytmicznych, ale przecież trzeba powiedzieć, że to jest absolutnie wielki pianista i znakomity muzyk. Chciałbym teraz państwu powiedzieć, jak widzę jego dokonania w skali tego konkursu i nie tylko tego konkursu. Bo otóż wydaje mi się, że można mówić w świecie kultury muzycznej o tak zwanym małym konkursie. To znaczy takim jak ten tutaj, gdzie młodzi ludzie konfrontują się z sobą. Natomiast jest jeszcze wielki konkurs. Przypomina mi się taka myśl, zresztą napisał na ten temat esej spory, André Malraux, pisarz, historyk sztuki, znakomity, stworzył taką kategorię musée imaginaire, muzeum wyobraźni, dowodząc, że każdy człowiek ma jakiś zasób dzieł sztuki w swojej pamięci, które poznał, wziął w siebie, jakoś przeżył i poprzez ten zasób dzieł, który stanowi jego właśnie muzeum wyobraźni, czy jego muzeum pamięci, on porusza się w świecie kultury, w świecie sztuki, tak rozumie ten świat. Co to oznacza? Że meloman czy muzyk przychodzący na koncert przynosi w swojej pamięci znakomite, przepraszam, znakomite wykonania tych utworów, które artysta X w tej chwili będzie grał na koncercie. I otóż ja słuchając pana Song Jin-cho marzyłem sobie, że to preludium G-moll usłyszę jeszcze bardziej lotne, tak jak lewą rękę wspaniale realizowała niedościgniona w świętej pamięci niestety Tatiana Szebanowa. Że usłyszę tak wspaniałe preludium bemol, jak gra je Grigori Sokołow. Że usłyszę tak cudownie barwą mięciuteńką grane preludium fismol, jak grała je 10 lat temu na konkursie Yuma Osaki. Czy ja nie robię krzywdy, porównując pana Song Jin-cho do tamtych wielkich? Nie. Dlatego, że on się kwalifikuje, drodzy państwo, do takiego porównania. On już jest w stanie właśnie startować do tego wielkiego konkursu, który rozgrywa się właśnie dzięki Muzeum Wyobraźni na wielkich salach koncertowych. I w tym wielkim konkursie, w tej wspaniałej służbie pięknu życzę mu jak najlepiej.